Zapraszamy Państwa na spacer po pomieszczeniach powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie. Ta szacowna instytucja ma już 67-letnią historię, a jednocześnie jest placówką XXI wieku. Dlaczego? Przekonacie się o tym Państwo w naszym programie. To jest takie miejsce, w którym panuje cisza, dlatego warunki nagrania tej naszej rozmowy są specyficzne. Nie będziemy przeszkadzać ludziom, którzy w tej chwili korzystają ze zbiorów, które tutaj w czytelni są. Proszę nam o tych zbiorach opowiedzieć. Czym pani dysponuje? Czym może pani, co pani może zaproponować? No, w czytelni nie dostaną państwo powieści Kalicińskiej, Cobaina, Chandlera, nic z tego. Tutaj można za to dowiedzieć się, jakie są reguły gry w koszykówkę, na przykład. Mhm. A podejdźmy do tych zbiorów, tak. Książki, które podadzą nam jakieś wiadomości o świecie, który nas otacza. Nie będą przetworzone na prozę fabularną. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś o kinie, o filmach, to zapraszam do regału ze sztuką, film i teatr. Można sobie zobaczyć na przykład, dowiedzieć się czegoś o filmie, który mamy zamiar obejrzeć. Możemy dowiedzieć się o historii kina, historii filmu. Możemy też zwiedzać, nie oddalając się z Oławy, zwiedzać sobie muzea. I tutaj znajdą Państwo albumy z poszczególnych różnych muzeów. Od Amsterdamu po Paryż, Watykan. Czyli praktycznie rzecz biorąc, wszystkie najlepsze i największe muzea są w dyspozycji. Tak, staramy się zgromadzić. Oprócz tego można znaleźć albumy z malarstwem poszczególnych malarzy. Jeżeli ktoś interesuje się na przykład numizmatyką, no to zapraszam do następnego regału, gdzie na przykład jest leksykon numizmatyczny. Albo można też poszukać czegoś o porcelanie europejskiej. Można też wyszukać czegoś o architekturze w różnych krajach. Na przykład można się dowiedzieć o historii ogrodów, czegoś ciekawego. Ale nie tylko, rozumiem, dotyczy to szeroko pojętej sztuki, ale innych dyscyplin wiedzy. Tu przed nami, widzę, jest bogaty zbiór książek z medycyny. Z medycyny, tak. Często czytelnicy korzystają z tego regału i często korzystają z encyklopedii medycznych, słowników medycznych. Mamy też coś o technice. Jeżeli kogoś interesuje historia techniki, to zapraszam do kroniki techniki. Dla wszystkich tych, którzy szukają wiedzy, którzy chcą mieć wiarygodne źródła, to jest to miejsce, do którego powinni przyjść, żeby sobie swoją wiedzę pogłębić. No dobrze, ale jest tu możliwość popracowania w ciszy i w spokoju. Natomiast powiedzmy, a jeśli bym chciał część z tej skarbnicy wiedzy zabrać ze sobą, to mam taką możliwość. Pani tu nie wypożycza książek na wynos do domu. Poniekąd tak. Można książki
wypożyczyć w formie takiej materialnej, konkretnej jako książkę, można wypożyczyć sobie na niedzielę. Wtedy niestety trzeba nam zostawić jakiś dokument z adresem, namiary na kontakt. Także na środę, bo w środę biblioteka nie pracuje, nie jest otwarta dla czytelników. Pracuje, ale wewnątrz tylko jako pracownicy. I oprócz takiej książki zmaterializowanej można sobie część materiałów skserować lub zeskanować. Więc to jest właśnie to urządzenie tajemnicze, skaner. Można sobie zabrać część zbiorów przy jego pomocy. W jaki sposób? Jest takie urządzenie jak pendrive. Je tutaj umieszczamy w gnieździe. Mamy ekran dotykowy, tak jak w telefonach komórkowych niektórzy mają. W tabletach. W tabletach, tak. Tego typu. Wybieramy sobie język, w jakim chcemy skanować. I to jest bardzo proste. Idziemy dalej. Strzałka nas cały czas prowadzi do przodu. Wybieramy sobie, można sobie materiały zeskanować do koszyka. Jeżeli nie ma pamięci, zapisać, tak. Ale jeżeli mamy pendrive'a, możemy od razu zapisać bezpośrednio. Przechodzimy dalej, wpisujemy sobie nazwę pliku, tak jak wyświetla nam się klawiatura, jak w komputerze. I możemy sobie jakoś zakodować, nazwać nasz plik. No, nazwijmy. Jakoś. Na przykład poradnik. Możemy sobie wybrać format pliku. Może być w PDF-ie, w TIFF lub JPG. Najlepiej w JPG zdjęcia zapisywać, w TIFF-ie dokumenty i w PDF-ie też. Też dokumenty. Wybieramy, czy będzie to dokument wielostronicowy, czy jedno. Czy jedno. I dalej możemy przejść. I możemy sobie wybrać opcję jeszcze skanowania. Czy ta strona ma być dzielona na pół, czy lewą stronę chcemy sobie dokumentu, czy prawą, czy pełny obraz. Głębie koloru można wybrać, przetwarzanie, auto, czy książka, gazeta. Tych opcji jest i tak dalej. Stosujemy i skanujemy. I cóż mamy na ekraniku? Mamy całą, pełne dwie strony. Dwie strony podzielone. I zapisujemy sobie. I one już są na naszym pendrive'ie. W tym miejscu mamy do dyspozycji prasę. Tak. Możemy zapoznać się z dziennikami, nie wszystkimi, wybranymi oczywiście, bo to by było niemożliwe. Ale mamy dziennik, Gazetę Prawną, Gazetę Wrocławską, Gazetę Wyborczą, Przegląd Sportowy i Rzeczpospolitą z dzienników. Oprócz tego cały szereg innych czasopism jest między innymi nasza lokalna Gazeta Powiatowa. Oprócz tego są miesięczniki, Aura na przykład o środowisku przyrodniczym. Dla fanów motoryzacji mamy Automoto. Mamy świetny miesięcznik Charaktery psychologiczny. Mamy dla miłośników komputerów Chipa. Oprócz tego są pisma społeczno-polityczne, tygodniki, Przegląd, Przekrój. Polityka, Wprost, tygodnik. W sieci. Tak. Czyli praktycznie rzecz biorąc, to co w tej chwili jest istotne i ważne na rynku, znajduje się tutaj w czytelni. Po prostu w
wszystko wymaga nakładów finansowych więc i miejsca, więc wszystkiego nie możemy mieć. To ja sobie zdaję sprawę. To jest taki przekrój takich najbardziej... Czyli praktycznie rzecz biorąc, można przyjść i z półki wziąć ostatni aktualny numer. Tak. Oprócz tego można podnieść klapkę do góry i wyjąć sobie cały rocznik czasopisma danego, albo nawet z 2 lat. Tu widzę egzemplarze Odry, które tak. Nie są tylko z 4 lat, bo sądząc po okładce, no proszę spojrzeć. To są z lat mojej 63 no rok. No właśnie. I są wszystkie numery? Powinny być. Powinny być wszystkie numery. Tak były zbierane. No przez tyle lat to różne rzeczy się działy z nimi. Co tutaj niesamowite. Ale są do dzisiaj zbierane. Niesamowite mnóstwo wiedzy o życiu kulturalnym świata Polski i naszego regionu przede wszystkim. To jest jedno z najciekawszych pism kulturalnych, które się ukazywało i ukazuje na naszym rynku. I to mi zaimponowało, powiem szczerze. Tutaj mamy kanapkę, foteliki. Jeżeli ktoś lubi wygodę, to zapraszam. Można sobie usiąść wygodnie, wyciągnąć nogi przed siebie i posiedzieć z 8 godzin co najmniej przy ulubionej gazecie. Szkoda tylko, że nie serwujecie kawy, bo jeszcze, to byłaby pełnia szczęścia. Ale przecież to wszystko... Jest do załatwienia. To można powiedzieć, że właściwie każdy, kto nie ma chwilowo dostępu do internetu, może tu może przyjść. Może przyjść z własnym laptopem i jest Wi-Fi i można skorzystać z internetu, który tutaj można złapać. No to serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Zapraszamy. Uderzyło mnie to, że sugerujecie, iż do czytelni można przyjść z dziećmi. I w momencie, kiedy tata lub mama będzie zajęty pracą przy komputerze, bądź... Dziecko może się bawić tutaj klockami, bądź rysować sobie, bądź wybierać książeczki, które tam są, jak pan zajrzy, to widać je. Może sobie czytać, jeżeli już umie czytać, oglądać. Może porysować na tablicy. No jest zajęte wtedy, kiedy rodzice chcą się zająć czytaniem czy komputerem. To po prostu wpadło nam do głowy, bo wiele razy do tej pory przychodzili czytelnicy z dziećmi. I nie wiadomo było, co z nim. Nudziły się. Nudziły się, tak. Nawet jak dostały książeczkę czy coś do rysowania, siedziały obok mamy, więc mama już była zaobserwowana dzieckiem, nie mogła się zająć swoją pracą. A tu sobie swobodnie mogą się poczuć i praktycznie rzecz biorąc w tym obszarze robić to, na co im przyjdzie. Do pewnych granic. No tak. Dobrze, no to wszystko jest pięknie, ale... No są ludzie, którzy nie mogą korzystać z książek, bo słabo widzą. Właśnie dla nich mamy takie małe udogodnienie w postaci czytnika liniowego i lupy podświetlanej. Aha, to może pokażemy, jak to urządzenie działa, jak to wygląda. Także jeśli macie Państwo problemy ze wzrokiem, czytanie Was męczy, możecie przyjść tutaj do czytelni i skorzystać z tych urządzeń. Mamy 2 takie urządzenia i jeszcze jedno takie stojące, więc można przyjść w towarzystwie nawet. Czyli rekapitulując, do czytelni przychodzimy po literaturę fachową. Generalnie po to, żeby skorzystać z niej tu na miejscu, bądź też w dniach, w których biblioteka nie pracuje, udostępniacie to Państwo do domu. Tak, jak już mówiłam wcześniej, można sobie przyjść, umówić się i pożyczyć sobie na niedzielę lub na środę, wtedy, kiedy nie jest biblioteka dostępna dla czytelników.
Czytelnia jest to też miejsce do skorzystania z wybranych tytułów prasy, od dzienników po miesięczniki i kwartał. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o takiej sprawie, którą można też, z której można skorzystać w czytelni. Jeżeli na przykład w Oławie, w bibliotekach nie ma jakiejś książki, to jest możliwość sprowadzenia tej książki z innej biblioteki. To się nazywa wypożyczenie międzybiblioteczne i my tutaj w czytelni świadczymy taką usługę. Przede wszystkim wypożyczamy książki naukowe. Zdarza się i beletrystyka, jeżeli jest potrzebna do prezentacji maturalnej na przykład, co zdarza się ostatnio często. Zapraszamy. Jeżeli jakiejś książki nie ma w Oławskiej Bibliotece, bo jej w ogóle nie ma, nie że jest wypożyczona, że czasowo jej nie ma, tylko w ogóle może nie być, sprowadzimy ją z Polski, z innej biblioteki. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę przypomnieć. Są telefony. Można się z nami umówić telefonicznie na wyszukanie jakiejś książki bądź wyszukanie materiałów na jakiś temat. Jeżeli ktoś pisze pracę magisterską albo nawet pracę taką, referat w szkole, można zadzwonić, podać temat i powiedzieć, kiedy ewentualnie chce się przyjść po te materiały. My tutaj je wyszukamy, przygotujemy i będą już dostępne na CITO, że tak powiem, wtedy. Mało tego, widzę, że jest też możliwość kupienia książek. Czy to są pozycje, które wy wycofujecie z biblioteki? To są książki, które żal nam ich wyrzucić, bo one nie są jeszcze bardzo zniszczone. Nie są jeszcze do końca zdezaktualizowane. Są ludzie, którzy różnymi rzeczami się interesują dogłębnie i mimo, że ta książka mogła być niewykorzystana do końca w bibliotece, może komuś się przydać. Można tą książkę sobie u nas kupić za niewielką opłatą. Złotówka i 2 złote. A my potem kupimy za to nowe książki. To symboliczna opłata, tak, za książkę. Widzieliście państwo, co oferuje czytelnia i ja ze swojej strony serdecznie zapraszam. Miło było, gdyby te wszystkie stoliki się zapełniły, chociaż w połowie, i gdyby te zbiory biblioteczne były wykorzystane w większym stopniu. Jesteśmy w wypożyczalni dla dorosłych obywateli naszego miasta, ale zaczynamy w takim nietypowym miejscu tej wypożyczalni, ponieważ zaczynamy w mediatece. To teraz dopiero taki kącik, takie miejsce się pojawiło, prawda? Tak, teraz odkąd jesteśmy w nowych pomieszczeniach, mamy miejsce, to możemy otworzyć dla czytelników takie właśnie, takie ustronne miejsce do skorzystania. Zapraszamy oczywiście. Prowadzimy od dawna, prowadziliśmy wypożyczalnię książki mówionej dla niewidomych. Było to tylko i wyłącznie na kasetach magnetofonowych. Posiadamy w tej chwili ponad 300 tytułów. Ale od zeszłego roku zaczęliśmy gromadzić nowsze formy i zakupiliśmy czytaki, są to specjalne urządzenia. Posiadają kartę pamięci, na której można nagrać kilka tytułów. Zapis jest w formacie oczywiście kodowanym, tylko i na czytakach się odtworzy. Są w formacie DAISY, to jest zapis kodowany, my przegrywamy, mamy płytę CD matkę i kopiujemy na kartę pamięci, bo każde urządzenie posiada kartę pamięci i kopiujemy dany tytuł czytelnikowi, który przyjdzie do nas. Czy z własnym urządzeniem mamy 3 urządzenia, które będziemy mogli też udostępnić czytelnikom. Ale z tych kaset też jeszcze można korzystać, czy nie? Czy one są już tylko eksponatami historycznymi? Kasety magnetofonowe czytelnicy niewidomi nadal czytają, a teraz jeszcze udostępniliśmy zwykłym ludziom. Tak, znaczy zwykłym ludziom, zwykłym czytelnikom.
wszystkim, którzy chcą skorzystać jeszcze z takiej formy książki. W tej chwili dysponujemy na sam czytak, czyli starsze urządzenie, dysponujemy ponad 400 tytułami, a na nowe, czyli w formacie DAISY, bo to jest już nowy zapis, dysponujemy 42 tytułami. Czy mogłaby Pani przynajmniej parę tytułów tu przybliżyć tym, którzy byliby zainteresowani tą formą poznawania literatury? Mówimy tak, czytak, więc mamy na pewno Sołżenicyna, Whartona, z takich znanych kobiecych jest Daniel Steele, jest Bradford dla pań. Mamy też... Czyli to jest taka stosunkowo nowa, stosunkowo świeża literatura, pisarze modni, pisarze uznani, tacy, to są czytadła takie najchętniej przez czytelników wybierane. Tak, tak, bo to tak jak, jak książka tradycyjna jest popyt na jakiegoś autora, tak samo jest z książką mówioną. I tak samo mamy, kierujemy się gatunkiem literatury, kierujemy się nazwiskiem, czy będzie to chodliwe, czy nie. No i różnymi formami, bo nie tylko powieść, ale też i reportaż, żeby był, troszeczkę historii. Proszę mi powiedzieć, kto to czyta? Lektorzy, jacyś znani aktorzy, no to tak, jest coś nowego, tak, proszę powiedzieć. Tak, tak, to są znane nazwiska, bo nawet na kasetach magnetofonowych bardzo chętnie jest, jak czytała jeszcze Irena Kwiatkowska. No to. Każdy tak. z nas kochał Panią Tak, Irenę. I to bardzo, bardzo. Niektórzy, powiem Panu, że przychodzą, mówimy o czytelnikach niepełnosprawnych, niewidomych, przychodzą i proszą tytuł, ale pod lektora właśnie, czyli Panią Kwiatkowską, czy innych tam aktorów, ale proszą właśnie pod lektora. Tak. To jest ważne, kto czyta. No tak, ale siedzimy sobie przy gramofonie, słuchamy sobie bardzo przyjemnej muzyki, dlatego, że w tym miejscu znajduje się wyjątkowa rzecz. Znajdują się winylowe płyty z nagraną muzyką, ale pewnie nie tylko muzyką. Nie tylko jest muzyka, tak. Mamy zbiór ponad 1200 płyt winylowych, analogowych. Do odsłuchu u nas, do skorzystania na miejscu jest gramofon. Są słuchawki, jest miejsce, gdzie można usiąść, spokojnie sobie w ciszy posłuchać. Mamy wybór jest duży, od Mazowsza, od piosenek o starej Warszawie, po muzykę rozrywkową, poważną muzykę, a nawet bajki dla dzieci, piosenki dla dzieci, zespół Gawenda, kiedyś domowe przedszkole piosenki. A nawet wiersze czy zapis pielgrzymki, pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II właśnie do Polski na płycie analogowej. Przykład naszego kolegi Tomka, który w tej chwili kręci ten materiał i co on tam zobaczył? Boba Marleya, prawda? I zafascynował się tą płytą. Świadczy o tym, że ta kolekcja może być interesująca i dla dzieci, i dla młodych ludzi, i dla osób dojrzałych, którzy wrócą w czasy swojej młodości. Tak, tak. Mamy, tak jak Pan, mamy Boba Marleya, mamy Madonnę, mamy Pink Floydów, mamy Lady Punk, Kombi, czyli dla każdego. No i oczywiście też dzieciaczki, które nie znają, nie wiedzą, co to jest płyta czarna winylowa. Nie mają pojęcia, pierwszy raz widzą czasami i dla nich frajdą jest posłuchać bajki z czegoś innego niż telewizor czy komputer. No, o czym tak dowodnie świadczy to, co się działo w czasie ferii, gdzie gościliście tu masę dzieciaków. Tak, w czasie ferii dzieci przychodziły na słuchanie bajek, na słuchanie piosenek, przy okazji mogły sobie tutaj pokolorować przy dobrej bajce, przy muzyce i z zaciekawieniem oglądali właśnie z czego ta muzyka, skąd pochodzi. Nie znali. Najpierw trzeba było im wytłumaczyć, co to jest, a potem chętnie słuchali.
prawdziwi znawcy mówią, że muzyka zapisana tą techniką jest pełniejsza, jest lepsza, jest inna niż ta, która jest słuchana dzisiaj najczęściej, zapisana w formacie MP3, że głębia tej muzyki jest nieporównywalna, ale o tym tak naprawdę trzeba się przekonać, przychodząc tutaj i odsłuchując te płyty, którymi dysponuję. Tak, tak, zapraszam wszystkich chętnych. Jest to naprawdę urok, urok starej płyty. Tego się nie da porównać z niczym innym. Jest to naprawdę przyjemne doznanie słuchać. Tym bardziej, że to są albumy, których być może na pewno w komputerze gdzieś tam są, można przesłuchać, ale to całkiem ale inne. Ale myślę, że w takiej trochę gorszej jakości. Tak, w gorszej jakości. A po drugie, sam fakt przyjść, poszukać sobie, po samemu dobrać muzykę, dobrać jakiś album i odsłuchać tutaj, no to też jest jakaś przyjemność. To niekoniecznie samemu, bo można też z dziewczyną. Oczywiście można też przyjść, tak. Na romantyczną randkę we dwoje. Przy płycie winylowej w Mediatece. Tak, Oławskiej. Proszę mi powiedzieć, czy o tej Mediatece opowiedzieliśmy już wszystko? Nie, mamy jeszcze do dyspozycji. Od tego roku udostępniamy czytelnikom, bo zaczęliśmy grobandzić, dopiero nasz zbiór jest bardzo mały, audiobooki. To jest to płyty zapisane w MP3. Są to powieści, lektury dla młodzieży. Nasz zbiór w tej chwili wynosi ponad 80 tytułów dopiero, ale dlatego, że dopiero zaczęliśmy gromadzić. Na pewno oferta będzie szersza. Przymierzamy się, żeby rozbudować i jest ona dostępna dla wszystkich czytelników. Proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz. Czy to, co jest tutaj w Mediatece, jest dostępne wyłącznie tutaj? Czy udostępniacie też do domu coś z tego zbioru? Tak. Płyty winylowe są tylko do dyspozycji na miejscu. Udostępniamy tylko tutaj, tak, nie wypożyczamy. Natomiast książkę mówioną na kasetach magnetofonowych i audiobooki wypożyczamy do domu. Nie mówimy o czytaku, ponieważ to jest tylko dla niewidomych, bo to specjalne urządzenia, trzeba mieć do odczytu tego. Po prawej stronie od wejścia do wypożyczalni trzeba zejść po kilku schodkach, by dostać się do książek z literaturą piękną. Proszę mi powiedzieć, ile mniej więcej takich książek tu u siebie posiadacie? Cały nasz księgozbiór, czyli piękna literatura i popularna naukowa, to jest około 20 tysięcy pozycji. Co takiego macie, co mogłoby przyciągnąć czytelnika? Co z pozycji, które są na topie? Tak, mamy dużo nowości, staramy się je aktualizować. Wiadomo, że horrory są teraz bardzo poczytne. Stefanie Meyer, tak, kryminały, Agata Christie, Chmielewska, to zawsze królowe kryminału. Mamy Sparksa, mamy Millennium, słynne, bo wiadomo, ekranizacja filmu. Zauważyliśmy, że ostatnio właśnie ekranizacja filmu przyczynia się do tego, że czytelnicy... Do popularyzowania książki. Dokładnie. Czytelnicy przychodzą i pytają się o dane tytuły. Tak jak obecnie jest z Nędznikami. Z Anną Kareniną, której brakuje na półce. Wrócili czytelnicy do czytania Nędzników, tak? Do Nędzników Anny Kareniny, tak. To, co stało na półkach. Wydawałoby się, że niemodna już XIX-wieczna, natomiast klasyczna i na pewno wielka literatura, prawda? Tak, tak. Kobiety często chętnie sięgają, wiadomo, po Norę Roberts, Daniel Steele, czy naszych polskich Grochola. Jest bardzo
Poczytna, Gretkowska, Manuela, no Krajewski cieszy się dużą popularnością. Więcej jest pań czy panów wśród wypożyczających u was? Myślę, że jednak pań. 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 No młodzież też, wraca młodzież. Nie można mówić, że tylko lektury. Młodzież chętnie czyta książki, czyta fantastykę, czyta horrory, ale czyta. I to jest ważne, że chcą sięgnąć po książkę w starym wydaniu. Tu prawdopodobnie kiedyś gdzieś tam w dawnych leciech było mieszkanie w pomieszczeniach ratuszowych, a proszę popatrzeć, jak ono zostało zgrabnie przystosowane do potrzeb wypożyczalni. Tak, tak, pięknie. Poziom, wyrównanie poziomu, bo mamy czytelników niepełnosprawnych, zainstalowano podnośnik. Mamy na wózek inwalidzki, gdyby, czy nawet o kulach, jeżeli ktoś jest, bardzo chętnie udostępniamy, jest podnośnik i może sobie każdy czytelnik mieć dostęp do półek, bo u nas, w naszej wypożyczalni, odkąd jesteśmy tu w nowych warunkach, wszędzie jest wolny dostęp do półek. Czytelnik po całej bibliotece może sobie chodzić, sam szukać, sam wybierać literaturę. Oczywiście może prosić też o pomoc nas, ale cała przyjemność jest, żeby chodzić sam i samemu szukać. W tym czasie, jeżeli przychodzą rodzice z małymi dziećmi, rodzice chcą dłużej pobyć w bibliotece, poszukać, dobrać sobie literaturę, mamy kącik, no chodźmy, pokażmy kącik dla malucha. Tak, w tym miejscu nasze maluchy, pociechy mogą zająć się. Mamy piękne stożki, mamy klocki, malowanki, puzzle, książeczki i dzieci tu zajmują się malowaniem, układaniem klocków, a rodzice w tym czasie szukają sobie książek i dobierają literaturę dla siebie. Praktycznie rzecz biorąc, to każdy dział w bibliotece jest wyposażony w takie, czy ma takie miejsce dla malucha, wasz dział również. Tak, tak, wszystkie teraz działy mają te miejsca, mają tablice do pisania kredo i powiem panu, że bardzo cieszą się popularnością. Dzieci czasami, rodzice na siłę zabierają stąd dzieci z płaczem, bo nie chcą stąd iść. A cóż to za akcja książka za książkę? Tam pisze, że od dziś dajecie książkom drugie życie. Na czym to polega? Ta akcja jest naszą nowością. Od tego miesiąca chcemy zachęcić wszystkich czytelników do skorzystania z niej. Każdy czytelnik ma w domu jakąś niepotrzebną książkę przeczytaną, po którą drugi raz już nie sięgnie. Może przyjść, zostawić ją tutaj na półeczce, w zamian z półek wybrać sobie książkę, która go zaciekawi, którą chciałby przeczytać. I może wziąć książkę za książkę. Zostawia książeczkę, bierze drugą ze sobą. Zostawia dwie książki, bierze dwie książki. Bo obok na sąsiednim regale macie pozycje, które czytelnik może za jakąś tam symboliczną kwotę sobie kupić. Tak, książki na sprzedaż prowadzimy już od dawna i cieszą się dużą popularnością. Są to nasze książki zdezaktualizowane, wieloegzemplarzowe, które gdzieś tam jeszcze drugie życie mogą mieć. Czyli mogą komuś się jeszcze przydać, ktoś chętnie skorzysta z nich. Po lewej stronie od wejścia znajduje się dział z literaturą popularno-naukową i naukową. Tak, tutaj znajdują się książeczki, można powiedzieć, przekrój wszystkich dziedzin nauki. Od informatyki, filozofii, poprzez nauki społeczne, medyczne, matematyczno-przyrodnicze, sztuka, technika, do historii, geografii, a także jest tutaj też lektury, zbiór lektur dla szkół średnich. Częściowo też mamy lektury dla gimnazjum. Proszę mi powiedzieć, po co to jest w formie książkowej? Mamy dzisiaj Wikipedię, Google i tym podobne rzeczy i tam jest mnóstwo wiedzy, z której można skorzystać w domu, nie wychodząc z domu.
Tak, na pewno, ale nie wszyscy korzystają. Po części też nie wszyscy korzystają z komputera. Są osoby starsze, które chętnie czytają o historii. Popyt na Sołżenicy, na Wołoszańskiego czy Normana Davisa ciągle jest. Jest książki, są podróżnicze, są przewodniki, które zabierają ze sobą, mówimy o przewodnikach turystycznych, które zabierane są ze sobą w podróż. Są poradniki, jest psychologia. To nie tylko naukowe, ale też i takie popularne książki, do których się sięga. No i niestety dużo grono czytelników to są nasi studenci, którzy korzystają z tych książek. Pomimo, że są internety, bardzo chętnie korzystają z książek. Tym bardziej, że ta wiedza w internecie nie zawsze bywa w 100% potwierdzona. Potwierdzona, tak, nie jest rzetelna. Jednak książka tradycyjna nie ma sobie równych, moim zdaniem. A tu jest chyba miejsce, z którego najczęściej korzystają uczniowie, ponieważ jest spora ilość lektur szkolnych. Tak, mamy tu lektury do szkół, wszystkie lektury do szkół, do klas ponad, do szkół ponad gimnazjalnych, także część lektur do szkół gimnazjalnych. Są opracowania lektur. Wiadomo, że młodzież chętnie szuka teraz pomocy. Mamy pufy, mamy fotele, na których można sobie usiąść. Czyli można tutaj przyjść i lekturę sobie przeczytać. Przeczytać może nie, ale na przykład streszczenie przejrzeć, tak, tak, które jest lepsze. Rozumiem. Dobrać sobie, ale zawsze można skorzystać. I lektury cieszą się dużą popularnością. Niektórzy literaturę, lektury studiują za pomocą przejrzenia. Albo opracowania, bo albo teraz cieszą się lektury, które są wydane z opracowaniem. Tak, są wydawnictwa, które się specjalizują w wydawaniu tylko lektur z opracowaniem i one się cieszą dużą popularnością, ale ogólnie mówiąc, młodzież czyta. A i to jest pocieszające. Przy okazji pytamy panie, które tu przyszły, jakich pozycji tu szukałyś? No ja chciałam przede wszystkim jakąś turystyczną książkę związaną z Paryżem, bo interesuje mnie Paryż i właśnie panie mi pokazały, gdzie jest tutaj miejsce, gdzie są przewodniki albo jakieś książki przyrodnicze, turystyczne i coś sobie na pewno znajdę. A moja córeczka. A ja się uczę języka i szukam sobie. Rozumiem. I miejmy nadzieję, że znajdą panie to, co jest wam. Ale jest bardzo pięknie ta biblioteka zorganizowana, panie często służą informacją, także bardzo dobrze. Świetnie, że w Oławie jest jakaś placówka, która ma poziom, powiedzmy sobie, no, europejski. Ja też się cieszymy. Próbujemy to wszystko pokazać naszym widzom, mając nadzieję, że oni jak obejrzą, to zechcą przyjść tutaj. No właśnie, na pewno książki nic nie zastąpi. Pan tu pytał, czy można w internecie poszukać. Można, ale książka jest książką. To jest wartość zupełnie nie do po prostu zastąpienia. Naprawdę. I szkoda właśnie, że odrzucamy czytanie książek na rzecz szukania w jakichś audiowizualnych tam pozycjach, bo to nie zastąpi książki. Do książki można sięgnąć parę razy, sobie coś, prawda, tam jeszcze przeczytać, doczytać. A tu wszystko przemija, zresztą nie wszystkie te wiadomości. Na przykład ja często szukam jakichś turystycznych, bo jestem pilotem, jeżdżę na wycieczki, potrzebuję świeżych wiadomości. Nie wszystkie są już prawdziwe, nie wszystkie są aktualne. A w książce nie ma rzeczy nieprawdziwych. Chyba, że jakąś fantazję czytamy, tak chcemy, to no mamy. Ale no, bardzo mi się ta biblioteka podoba. A teraz porozmawiamy o tym, że niekoniecznie musimy chodzić i grzebać po półkach, że książki, która jest u was, możemy poszukać również w komputerze.
Tak, mamy teraz katalog, dostęp do katalogu online. W tym zgromadzone są tam książki, nowości na bieżąco są wprowadzane. My w miarę systematycznie wprowadzamy starszy księgozbiór. Nie jest to cały księgozbiór jeszcze wprowadzony, ale już niedługo będzie można za pomocą internetu, siedząc w domu, sprawdzić sobie, czy biblioteka w Oławie posiada dany tytuł, daną książkę, jakie książki mamy, w której bibliotece na terenie miasta, w którym oddziale ona się znajduje. Proszę zauważyć, wpiszemy zwykły tytuł lektury Zemsta, zaznaczając Oławę i wyskakuje nam od razu, pojawia nam się, w jakiej bibliotece znajduje się, ile egzemplarzy danego tytułu, gdzie można wypożyczyć. Czy są jakieś takie tytuły, na które trzeba czekać? No, przychodzę tutaj do Was po określoną książkę i okazuje się, że jej nie ma i że jestem szóstym w kolejce, który na nią oczekuje. Zdarzają się takie sytuacje? Tak, bardzo często my mamy zresztą system, zapisujemy czytelników, oddzwaniamy i z kolejka, oddzwaniamy jak książka wraca. W tej chwili takim pobytem oczywiście 50 twarzy Greya, hit, zapisy są na kilka miesięcy do przodu, można powiedzieć. Dużą popularnością cieszy się też nadal i są zapisy na biografię pani Danuty Wałęsowej. Tak, są też książki popularno-naukowe, są studenci, wiadomo, jeżeli z zarządzania, z filozofii mamy pojedyncze egzemplarze, jest sesja, są egzaminy, to też jest popyt na to. Sparksa książki, tak, nadal aktualne. Z horrorów Stephanie Meyer, czy też Cast, tak, to są książki na zapisy. Dużo jest książeczek. Proszę, okazuje się, że tu czasami jak w kolejce do lekarza trzeba parę miesięcy poczekać, żeby dostać upragniony tytuł. Tak, tak. Niektóre tytuły Cejrowski, Pawlikowska, Wołoszański nie schodzą z list bestsellerów i nadal się na nie trzeba oczekiwać, tym bardziej, że mamy po jednym egzemplarzu danej książki. A tym miejscem kto zawiaduje właściwie? To jest do wykorzystania dla wszystkich działów miejsce. Jest to sala konferencyjna na ponad 40 miejsc, gdzie odbywają się spotkania. Mogą być to spotkania autorskie, spotkania klubowe. Mogą to być z jakimiś osobami znanymi, albo z osobami, którzy mają jakąś pasję, hobby i chcą się z nami podzielić wrażeniami, czy przedstawić nam slajdy. Może być prezentacja do prezentacji filmów, do wyświetleń, przeźroczy. Jest przystosowana w sprzęt, w nagłośnienie, w ekran. Spełnia ta sala właściwie wszystkie warunki do takiej fajnej, twórczej pracy. Tak, tak. Mamy najbliższa promocja książki pana Gołwiaczka. Właśnie odbędzie się w tej sali tu u nas 15 marca. Także zapraszamy chętnie. A nie mówimy o książce nad Odrą i Oławą, a o następnej książce, tak, którą pan Tomasz właściwie już praktycznie rzecz biorąc lada moment zademonstruje na rynku. Tak, tak. To jest książka pod patronatem IPN-u wydana i jej promocja odbędzie się właśnie u nas. I też dotyczy naszego miasta. To zapraszamy Państwa. Wszystkich chętnych zapraszamy na promocję, do skorzystania z naszej oferty, nie tylko promocji książek, ale spotkania autorskie, które będziemy organizować. Będziemy spotkania właśnie z ciekawymi ludźmi. Wszystkich chętnych zapraszamy do nas. I zapraszacie też tych, którzy kochają literaturę, na swój czytelniczy klub dyskusyjny. Tak, prowadzimy dyskusyjny klub książki, spotykamy się raz w miesiącu, wspólnie wybieramy
lekturę, książkę, o której na następnym spotkaniu przy kawie, ciasteczku w czytelni rozmawiamy, dyskutujemy, dzielimy się spostrzeżeniami i wrażeniami po przeczytaniu książki. A to taka elitarna grupa, otwarta jeszcze dla nowych wielbicieli książek? Tak, tak, oczywiście wszystkich chętnych zapraszamy. Nie ma ograniczeń, jeżeli będzie potrzeba, będzie tylu chętnych, stworzymy dwa dyskusyjne kluby, jesteśmy do dyspozycji i zapraszamy chętnych wszystkich. Niewątpliwie najatrakcyjniejszym miejscem nowej biblioteki jest jej izba muzealna. Zgodzi się pani ze mną, pani Marta? No, tak by mi wypadało. Myślę, że jest w tym jakaś część prawdy na pewno. Powiedzmy, kiedy, przypomnijmy może, kiedy izba muzealna powstała, bo o ile wiem, jest to nawiązanie po części do takiego pomysłu, który był zaraz po wojnie, żeby stworzyć tutaj w Oławie muzeum. No tak, już w 1945 roku podejmowały władze polskie działania, żeby zgromadzić, spisać, zabezpieczyć zabytki, no i ruchome, i nieruchome w powiecie. I tak jak czytamy w sprawozdaniach i w różnych inwentarzach, no działania zmierzały do tego, żeby powstało w mieście muzeum, był wyznaczony lokal, był wyznaczony pracownik, który miał za zadanie po prostu to muzeum stworzyć od zera. No niestety podejrzewam, że z braku funduszy na remont lokalu przewidzianego na muzeum po prostu tą inwestycję jakoś tak odsunięto w czasie i... To się wtedy nie udało. Może wejdźmy do izby. Natomiast pani się udało. Proszę przypomnieć, jak to było? Znaczy ja nie mogę się tutaj chwalić, że to moja inicjatywa i od początku do końca moje dzieło, ponieważ pomysł taki stworzenia nowego działu, troszkę nietypowego w Bibliotece Powiatowej, to był pomysł pani dyrektor Janiny Kordys. I izba muzealna, która została powołana przy bibliotece, powstała z takiego zalążka, po prostu po przejęciu wystawy zorganizowanej w parafii Piotra i Pawła. Wystawa była poświęcona takiej wybitnej postaci, oławianinowi, księdzu Bernardowi Lichtenbergowi, prawda? Tak, w 1996 roku zakończył się proces beatyfikacyjny i żeby uczcić jakoś ten fakt, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła, parafia macierzysta, dodajmy, Bernarda Lichtenberga, właśnie zorganizowała taką wystawę jemu poświęconą, z tym, że oprócz przedmiotów, no niewiele tego było, związanych bezpośrednio z osobą księdza, pokazano również ciekawe zabytki sakralne pochodzące z dwóch oławskich kościołów, z kościoła Matki Bożej Pocieszenia i właśnie z kościoła Piotra i Pawła. Tak szczęśliwie się stało staraniem Rady Miasta i specjalnie powołanej komisji, że piękne zabytki sakralne pokazane właśnie na tej wystawie w 1996 roku trafiły do siedziby biblioteki, do ratusza. No nie do pogardzenia był to dar, no bo w tej chwili już możemy powiedzieć dar, ponieważ prawnie jest to nasza własność. No nie do pogardzenia, ponieważ między innymi trafiły do nas trzy zabytkowe trumny, pięknie zdobione, związane zresztą z wybitnymi postaciami z Oławy. To powiedzmy, co takiego szczególnego jest w tych trumnach i dlaczego one mają takie specjalne znaczenie? No, znaczenie specjalne mają choćby ze względu na swój wiek, ponieważ są to trumny barokowe z XVII wieku, więc no, to już jest coś. Ponadto, jako że barokowe, bogato zdobione, złocone. No i jeszcze jedna rzecz warta tutaj podkreślenia. W dwóch z tych trumienek były pochowane dzieci księcia Piastowskiego, który tu właśnie w Oławie założył swoją rezydencję stałą, mieszkalną. No i w tych trumienkach pochowane zostały dzieci
imiennik ojca Chrystianek, niespełna dwumiesięczny, i imienniczka mamy, księżniczka Ludwika, dziewczynka trzyletnia. Czyli to są ci władcy, którzy doprowadzili do świetności Oławski zamek, prawda? Osoby, które są, czy były szczególnie tu w Oławie kultywowane. No, trzeba powiedzieć, że dla, może nieładnie to ujmując, ale substancji zabytkowej, która się zachowała, dochowała do naszych czasów, no rzeczywiście dokonania pary książęcej Ludwiki i Chrystiana były znaczące. Za ich panowania powstał pawilon Chrystiana. No, do dzisiaj go nie mamy, bo w tym miejscu stanął kościół Piotra i Pawła, no ale stoi do dzisiaj barokowy, tak zwany pałac Luizy czy Ludwiki. To tak, już... Powiedzmy, że to znaczy to samo, to dotyczy tak. Jednej tej samej osoby, a to jest kwestia tylko odmiany jej imienia. No tak, bo Ludwika to jest wersja spolszczona, a Luiza to jest oryginalna wersja niemiecka jej imienia, jako że księżniczka pochodziła z niemieckiej rodziny von Anhalt. No i co jeszcze o tych trumnach możemy powiedzieć? Ta jedna jest szczególna, ponieważ jest no, w znacznie większym stopniu od pozostałych zniszczona. Domyśla się pani dlaczego, pani Marto? Domyślam się. Podejrzewam, że to są zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi, może nie stricte, nie dosłownie, ale związane z ostatnim okresem wojny. Na sąsiedniej trumnie, w której pochowano pułkownika Johanna Guna, widać wyraźnie ślady wpadającej i wypadającej z drugiej strony kuli. Tak, także wygląda na to, że była tam jakaś strzelanina, coś tam dramatycznego pod koniec wojny się działo. I myślę, że zniszczenia, właściwie dewastacja tej średniej trumny właśnie wiązała się z taką niechlubną jakąś działalnością być może żołnierzy sowieckich, trudno tu w tej chwili tak z całą pewnością mówić, tak. Ale dlaczego chciałam właśnie na tą trumnę zwrócić uwagę? Ponieważ, jak widzimy, pozbawiona została tablicy z epitafią. Czyli nie było to takie ewidentne określenie, kogo w niej pochowano. I w różnych opracowaniach dotyczących Oławy czytałam, to się pojawiało już od lat 50., czytałam takie domniemania, że być może była to trumna, w której pochowano córkę, jedną z córek Jakuba Sobieskiego. Możemy to zdementować, chociażby dokładnie przyglądając się herbom umieszczonym na bokach, na ścianach tej trumny. Wyraźnie widać herb piastowski, kiedy się przyjrzymy, to charakterystyczne elementy tam zauważymy. Jeszcze chciałam wrócić do samego początku, czyli skąd te trumny tak od źródła znalazły się w ratuszu? No bo przecież w ratuszu pochówków nie było, jasne. I pokazywane na wystawie Piotra i Pawła też znalazły się tam tymczasowo. Ich pierwotne miejsce to były krypty podziemne kościoła wówczas ewangelickiego pod wezwaniem świętego Błażeja, dzisiaj kościoła Matki Bożej Pocieszenia. Tam właśnie w 1825 roku podczas remontu niwelowania podłogi posadzki odkryto te trumny i znajdujemy zapisy Niemców z tamtego czasu wyraźnie opisujące, że dwie trumienki dziecięce, metalowe, ozdobne, wewnątrz których znajdowały się trumny właściwe, drewniane, wyściełane aksamitnym materiałem czerwonym i dopiero wewnątrz ciała dzieci. One prawdopodobnie zostały pochowane, bo myślę, że możemy uspokoić, że tu są tylko te zewnętrzne trumny, a żadnych szczątków nie ma. Nie ma. Znaczy nie wiem, czy to jest uspokajające, czy to jest niepokojące, ponieważ nie wiemy, co się stało z ciałami, z odzieżą, z jakimiś elementami tej odzieży. No, wygląda na to, że ktoś w sposób celowy i świadomy opróżnił te trumny, a co się stało z zawartością, to już możemy się tylko domyślać. Jeśli jesteśmy przy kościele świętych apostołów Piotra i Pawła, to myślę, że pokazalibyśmy tutaj naszym widzom eksponat, który jest z tym kościołem integralnie związany, po to,
by trochę opowiedzieć o historii tego kościoła. Były takie kiedyś opowieści, że kościół to jest przerobiona sala rycerska zamku, że to jest integralna część tego zamku, pałacu Luizy. Jak to było naprawdę, pani Marto? No, z całą pewnością możemy stwierdzić, że naprawdę było inaczej. Kościół powstał nie z przerobionej sali balowej i nie z przebudowanego zamku. Świadczą o tym dobitnie i jednoznacznie dokumenty, które trafiły do nas razem z archiwum kościoła, przekazanym z parafii. Tam są dokumenty, w których jest na przykład powiedziane wyraźnie koszty rozbiórki albo koszty wykopania fundamentów. Nie mówiąc o tym, że no, są znane też informacje o tym, że był zamówiony projekt i według tego nowego, zupełnie odrębnego projektu budynku o funkcji świątynia zbudowano po prostu kościół. I to się działo na początku XIX wieku, prawda? Tak, to się działo na początku wieku XIX. Przez kilka lat trwały pertraktacje między magistratem a kościołem. Ostatecznie świątynia stanęła gotowa i wyświęcono ją w 1835 roku. Czy to była od razu świątynia katolicka? Tak, to była pierwsza właściwie taka większa, bo wcześniej owszem był kościółek przycmentarny katolicki świętego Rocha, była kaplica przyzamkowa, która w okresie panowania Sobieskich pełniła rolę no, świątyni, kaplicy katolickiej, no, natomiast to była po prostu pierwsza taka już parafia katolicka w mieście. Opis strat spowodowanych przez pożar 28 lutego 1927 roku. Dzisiaj rano przed godziną czwartą w kościele parafialnym wybuchł pożar. Jako proboszcz zostałem zawiadomiony przez policję, że pod dachem kościoła wybuchł ogień. Zaskoczony szybko wezwałem straż pożarną, bo ogień wciąż się rozprzestrzeniał. Spłonęła całkowicie dolna, prowadząca na zachodni chór klatka schodowa wraz ze znajdującymi się tam utensyliami jak katafalk i drewniane elementy do budowy szopki i grobu świętego. W ciągu godziny rozprzestrzeniające się w kościele para i dym spowodowały popękanie wszystkich okien i zniszczyły wiele elementów murowanych. Belkowanie i dach też zostały bardzo zniszczone. Czyli ten pożar miał poważne skutki. Naruszony został też ołtarz główny. Dlatego, że dla mnie wymiana wystroju ołtarza głównego to jest taka podstawowa rzecz, którą mogę zaobserwować na podstawie dawnych fotografii. Myślę, że ołtarz główny nie został naruszony, bo gdyby tak się stało, gdyby ogień go zniszczył, no to chyba w pierwszym rzędzie proboszcz o tym by powiedział. Mówi raczej o tej części kościoła bliżej wejścia, czyli związanej z chórem, z organami. No ale tak jak wspomniałam, ołtarz prawdopodobnie chciano odnowić, upiększyć na zbliżający się jubileusz. W momencie przygotowywania tego nowego wystroju nawiązano korespondencję z malarzem uznanym wówczas artystą wrocławskim Ludwikiem Peterem Kowalskim. W archiwum, tak, polskie nazwisko, ale Ludwik Peter, więc chyba czuł się Niemcem. Zachowała się korespondencja, rachunki, listy, gdzie się uzgadnia właśnie kwoty wynagrodzenia, koszty. Bardzo to jest interesujące, możecie Państwo spojrzeć i przeczytać. No i mamy taki ołtarz, jaki widzą wszyscy wierni goście odwiedzający ten kościół w dniu dzisiejszym. Bo to pozostał oryginalny ołtarz. Tak, tak, to jest właśnie z lat 30. Znaczy rozumiem, że na 35 rok był gotowy ołtarz z malarstwem ściennym autorstwa Kowalskiego. Plan, który widzimy przed sobą, to najprawdopodobniej plan remontu wnętrza po pożarze. Czy moje przypuszczenia są słuszne, pani Marto? No myślę, że tak, dlatego że na tym projekcie widnieje data listopad 1927 rok.
I jak gdyby głównym tematem tego projektu jest chór z emporą organową i klatka schodowa prowadząca na tenże chór. No a właśnie o zniszczeniach w tej części kościoła pisał proboszcz. Mm-hmm. To wygląda bardzo podobnie do dzisiejszego wyglądu kościoła. Czy tu jest coś szczególnie ciekawego, o czym by pani chciała powiedzieć? No niewątpliwie zasługują na uwagę organy. Nie zostały one po raz pierwszy tam zainstalowane, zbudowane u progu XX wieku. Instrument był już wcześniej. Natomiast warto wspomnieć, że ten instrument, który jest w kościele do dziś, został zbudowany przez znaną firmę braci Rieger, pochodzącą z Karniowa na terenie dzisiejszych Czech. Firma powstała pod koniec XIX wieku, ale bardzo szybko zyskała sobie wielką renomę i uznanie. Także została nawet określona cesarsko-królewskim nadwornym dostawcą cesarza Austrii. No i instrument przez nich skonstruowany jakoś służy do dzisiaj. Tak. Możemy się domyślić, że były jakieś udoskonalenia, jakieś naprawy, być może w napędzie zmiany. Pierwotnie instrument ten XIX-wieczny prawdopodobnie nie miał napędu elektrycznego. No później to się wszystko zmieniało, prawda? Postęp dotyczył też instrumentów. Mamy tutaj pewien dokument, który wzbudził moje ogromne zainteresowanie, bo mamy tutaj akta parafii w Witkowie Małym, przywiezione przez księdza Pilawskiego. I jest tu historyczny zapis dotyczący ludzi, którzy żyli w tymże Witkowie Małym. O tyle interesujący, że ich potomkowie są dzisiejszymi mieszkańcami Oławy. No tak, rzeczywiście, gdy oglądamy tą księgę zmarłych w oryginale Liber Mortolum, Eklezje, Parochie, rzymskokatolickiej parafii Witków Mały, księgę warto nadmienić, rozpoczynającą się wpisami z roku 1880. Więc gdy przeglądamy tę księgę, spotykamy tutaj dużo nazwisk, jakie znamy z Oławy dzisiejszej, współczesnej. No, ta księga jednocześnie dokumentuje bardzo dramatyczne, tragiczne losy ludności polskiej, która zamieszkiwała na Ukrainie w latach wojny. Tu takim szczególnie mocno działającym na wyobraźnię czasem to są wpisy z początków 1944 roku, gdzie przy wielu nazwiskach zapisanych tu osób ksiądz Pilawski zanotował, że zostały one zamordowane. No tak, dodatkowym takim, no w zasadzie nie jest to nowa dla nas informacja, ale dodatkowo szokujące wrażenie robią te zapisy, które dotyczą całych rodzin, że powiedzmy pojawia się to samo nazwisko 3-4-krotnie, no i adnotacja w tej rubryce przyczyna śmierci jest taka sama, zamordowany, gdzieniegdzie zamordowany i spalony. To wszystkie wpisy dokonane przez księdza Pilawskiego, który jak wiadomo jako pierwszy polski ksiądz przybył ze wschodu z pierwszą grupą osadników. Było to już wiosną 1945 roku, na przełomie maja i czerwca. Czy tą księgę też macie elektronicznie zapisaną, zdokumentowaną? Tak, tak. To co można było, staraliśmy się właśnie już w wersji elektronicznej mieć, żeby no, ułatwić po prostu dostęp i korzystanie. Także jeśli ktoś będzie poszukiwał śladów dotyczących zgonów mieszkańców Witkowa Małego od roku 1880, to takie dane są tu u pani Marty.
Tak, także zapraszam albo do Izby Muzealnej w godzinach naszej pracy, albo do działu dokumentów życia społecznego. Oczywiście udostępnimy materiały. Widzimy tutaj pasiak obozowy pana Jana Markiewicza, który, trzeba powiedzieć, chyba cudem zdołał przeżyć lata wojenne, ponieważ przewożony był, przebywał, pracował w wielu obozach pracy i obozach koncentracyjnych. Jan Markiewicz urodził się w 1912 roku w Kutach. W 1943 roku został przewieziony do obozu w Buchenwaldzie. Później skierowano go do pracy w podobozie Buchenwaldu Dorze. Dora była to fabryka broni, ulokowana w podziemnych sztolniach. No, fabryka, gdzie warunki i życia, i pracy były po prostu zabójcze. Zresztą takie było założenie Niemców. Mówili nawet, że to jest praca na wykończenie. Więc już to, że pan Jan Markiewicz z tego obozu wydostał się żywy, już było, gdyby, powiedzmy, pierwszym takim jakimś zdarzeniem dla niego niemal cudownym. Z tym, że oczywiście nie odzyskał wolności, z Dory został przewieziony do Lublina, do obozu. Z obozu w Lublinie do Auschwitz. W obozie w Auschwitz pracował jako personel pomocniczy w szpitalu, to znaczy nie medyczny, nie jako pielęgniarz. Być może to spowodowało też, że po prostu ocalał. I z Auschwitz został przewieziony do dużo mniejszego już obozu, Natzweiler. Początkowo był to obóz związany z pozyskiwaniem granitu różowego, a później w tym miejscu Niemcy zorganizowali kolejną fabrykę broni. Na wystawie prezentujemy listę, nie wiem, czy to można tak nazwać, listę przewozową, gdzie jest wymienione są nazwiska z numerami wszystkich więźniów i tam właśnie pod numerem 183026 widnieje nazwisko Jana Markiewicza. No i w tymże Natzweiler zastała pana Jana, został koniec wojny i wyzwolenie obozu i też w zasadzie można powiedzieć, że w cudowny sposób po raz kolejny udało mu się uniknąć śmierci, ponieważ już więźniowie byli prowadzeni na egzekucję do lasu, mieli zostać rozstrzelani i dosłownie w ostatniej chwili obóz został wyzwolony przez żołnierzy alianckich, tak. Ten przykład to jest jeden z wielu losów Oławian, które tutaj i w Izbie Muzealnej, i w dziale tym drugim, o którym mówimy mniej, a to dział dotyczący dokumentów życia społecznego, rejestrujecie i który jest ważną kopalnią wiedzy o mieście i o ludziach, którzy w tym mieście mieszkają. Tak, ja w tym miejscu, jeśli można, chciałabym skierować prośbę do mieszkańców, że jeżeli mają właśnie przedmioty, dokumenty czy zdjęcia, które zechcieliby może niekoniecznie podarować, może tylko wypożyczyć nam dla dokumentacji, zeskanowania, sporządzenia jakiegoś materiału takiego do przyszłej ewentualnie publikacji, no to bardzo zachęcam, bardzo namawiam i proszę, ponieważ są to nie do przecenienia materiały. Na przykład tu jeszcze chciałam wrócić do pana Jana Markiewicza. To, co mamy, to, co po nim pozostało, przekazał nam jego syn Kajetan. No i opowiedział historię dokumentu, który niestety nie przetrwał do naszych czasów. Niezwykłego dokumentu, gdyby on tutaj u nas się znalazł, to naprawdę byłaby rzecz niezwykła. Mówię tutaj o dziennikach pisanych, dziennikach obozowych pisanych dosłownie w niektórych momentach własną krwią. Dziennik nie przetrwał dlatego, że mały, dociekliwy Kajetan, mając kilka lat, po prostu znalazł te zapiski, tak, i czytał je, i ojciec tak był wzburzony, tak bardzo chciał ukryć może zbyt bolesną prawdę przed dzieckiem, że wyrwał mu ten dziennik i rzucił w ogień. Wśród tych dokumentów, które tutaj widzimy dotyczących pana Markiewicza, jest lista, są zaświadczenia, certyfikaty i tu jest jeden dokument w języku francuskim z pieczęcią Komitetu Polskiego w Konstancy, który mówi o...
który jest zaświadczeniem, takim jak gdyby poręczeniem. Pan Markiewicz Jan, urodzony 12 października 1912 roku w Kutach, więzień obozów koncentracyjnych. I tutaj wzmianka właśnie najistotniejsza. Siły alianckie, wojskowe siły alianckie są zobowiązane do wszelkiej pomocy i ochrony we wszystkich okolicznościach. Takie poręczenie. To dokument wystawiony 10 września 1945 roku. I to nie jest jedyny, dokument pana Markiewicza. Jesteśmy ciekawi, gdzie przechowujecie państwo swoje skarby, te dokumenty zaświadczające o historii ziemi oławskiej. No, mamy tutaj magazyn muzealny, może wejdźmy do niego. Proszę bardzo. Proszę bardzo, to jest nasz magazyn. I tutaj w tym magazynie znajduje się zarówno archiwum kościelne, czyli to nieprzebrane bogactwo różnych dokumentów czekających na zbadanie, przejrzenie, przetłumaczenie. I w tych regałach jezdnych mieszczą się także muzealia. Muszę stanąć. Proszę bardzo, bo jesteśmy ciekawi, jak to wygląda. Siłą rzeczy wszystkiego pokazać nie możemy na wystawach, bo po prostu nie jest to realne ze względu na szczupłość miejsca. Tutaj są różne zabytki związane i z kościołem, i militaria, i z pierwszymi osadnikami. Mamy tutaj też zdeponowane prace plastyczne, które przyszły do nas z Ośrodka Kultury. Prace powstające, powstające w czasie plenerów oławskich. No i dokonujemy wyborów, prawda? Co pokażemy teraz, co później. Zasoby nie są zamknięte, ponieważ no ciągle coś nam tutaj przybywa. Więc przy czyszczeniu domowych archiwów niekoniecznie trzeba te dokumenty wyrzucać na śmietnik, bo one, szczególnie te dotyczące pierwszych lat, jakichś ważnych rzeczy, no, są śladem historii. No niewątpliwie wartość ich z upływem czasu rośnie. Raz dlatego, że no im większy dystans czasowy, tym no ta wartość historyczna jest większa, a ponadto, nie oszukujmy się, sporo takich cennych pamiątek, dokumentów po prostu uległo zniszczeniu przez może beztroskę, nieuwagę, może przez brak zainteresowania. Także i w papierni, na makulaturze były znajdowane i po prostu w śmietnikach. No niepowetowana strata. Celowo nie pokazaliśmy wszystkich eksponatów zamieszczonych w Izbie Muzealnej, ponieważ chcemy, żeby państwo przyszli i sami obejrzeli to, co tutaj jest ciekawego, atrakcyjnego, bo nic tego nie odda żaden najsprawniejszy telewizyjny reportaż. No ja mam nadzieję, że tym dzisiejszym materiałem po prostu zaostrzyliśmy apetyty i że udało nam się zainteresować, zaintrygować i będzie to po prostu no taka może forma zaproszenia i skutecznej zachęty. Naszymi przewodnikami po dziale dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej będą stali bywalcy, którzy korzystają tu zarówno z księgozbioru, jak i z innych atrakcji, które ten dział oferuje. Może przedstawicie się. Więc nazywam się Sara Wojciechowska, chodzę do gimnazjum numer 1 w Oławie. A ty? A ja jestem Kasia Górska i również jestem z gimnazjum numer 1 w Oławie. Powiedzcie, jak często korzystacie z biblioteki? No to jeżeli jest na przykład taka potrzeba, żeby wypożyczyć lekturę, której na przykład już brakuje egzemplarzy w szkole, w naszej, w gimnazjum, no to przychodzimy wtedy tutaj do biblioteki, jeżeli jest taka możliwość, to wypożyczamy. Tylko przychodzicie po lektury tutaj? Raczej nie. Możemy też przyjść, skorzystać z jakichś różnych źródeł innych, na przykład, żeby
zasięgnąć jakiejś książki w pomocy w lekcji albo przeczytać jakąś książkę dla siebie, żeby jakąś zdobyć wiedzę. A jakie książki lubisz czytać ty osobiście? Lubię czytać książki, które mogą czegoś człowieka nauczyć, głównie obyczajowe i takie dla młodzieży. A ty? No ja też lubię czytać obyczajowe książki. Tutaj właśnie mogą dzieci szczególnie właśnie zdobywać, zgłębiać swoją wiedzę na temat właśnie tutaj jest z historii, gdzie można spotkać książki o takich tytułach jak w czasach starożytnych Egipcjan albo w czasach pierwszych cywilizacji. Tutaj też jest na przykład geografia i jeżeli na przykład ktoś ma jakieś takie zainteresowania przyrodnicze, to tutaj mogą właśnie wypożyczyć książki na temat zwierząt. I teraz popatrzmy na dział dotyczący beletrystyki. Ja zwróciłem uwagę na to, że tu są komiksy. Sporo osób lubi komiksy. Nie wiem jak wy, czy lubicie komiksy, czy lubicie historyjki obrazkowe. Podejdźmy tutaj. Natomiast tu jest sporo tego typu wydawnictw. Tutaj właśnie komiksy najbardziej przykuwają uwagę, ponieważ są właśnie też z ilustracjami i dzieci właśnie chętnie też je biorą do ręki, żeby z nich skorzystać i to też pobudza wyobraźnię. No pięknie mówisz, same też korzystacie, czy niezbyt przepadacie za komiksy? Może kiedyś. To jest takie właśnie bardziej ogólnie to ja kiedyś lubiłam komiksy, a teraz to już raczej no nie za bardzo. Tak. To też chodzi też o wiek między innymi, bo jeżeli ktoś jest starszy, to woli już takie bardziej poważniejsze lektury. Coś trzymacie w ręku. Co wybrałyście dzisiaj z oferty, którą ma biblioteka? To takim przykładem właśnie takiej książki jest Paulina w orbicie kotów, Marty Fox. I tutaj właśnie to opowiada o takiej dziewczynie, która właśnie prowadzi blog i która znalazła komputer swojej mamy, którym jest właśnie opisane wszystko za jej życie i ona to opisuje na swoim blogu. To jest bardzo wciągająca lektura, zarazem relaksująca. A ty co wybrałaś? Pamiętnik nastolatki. Myślę, że każda nastolatka powinna do tej książki zajrzeć. Opowiada między innymi o losach nastolatki, rozterkach, różnych problemach. Czyli szukacie takich książek, które dotyczą bohaterów w waszym wieku, ich przygód, prawda? No zazwyczaj szukamy książek, które mogą nam pomóc w życiu codziennym między innymi, bo to jest naprawdę bardzo ważne, bo jeżeli na przykład uważam, że osoba, która nie czyta książek, to jest pusta wewnątrz i właśnie polecam, żeby przychodziła do biblioteki i wypożyczała książki, które mogą ją zainteresować. A ponieważ rozmawiamy z dwiema dziewczętami, a chłopcy też znajdą coś tu dla siebie? No zazwyczaj chłopcy no, nie lubią czytać książek, chętnie tutaj przychodzą, żeby pograć na komputerze bardziej. A jeśli już lubią, to tam widziałem taki bogaty dział przygodowy. Od klasyki, czyli przygód Tomka, po pewnie współczesne przygody, prawda? Mhm. I na to byście chłopców namawiały, czy nie? Żeby jednak od czasu do czasu obok tych komputerów wzięli książkę i przeczytali. Wzięli tą książkę, bo powinni się czegoś nauczyć, nie tylko komputer i komputer. Przysiadłem w tej chwili przy Poli, która zanurzyła się na tym siedzisku i z wielkim zainteresowaniem słucha bajki. Pola, przepraszam. Przepraszam, że ci przeszkadzam. Zaraz wrócisz do płyty. Powiedz mi, czego słuchałaś? Słuchałam Królowej Śnieżki. Mm-hmm. To jest bajka Jana Christiana Andersena. Tak. Podoba ci się ta bajka? Tak. Podoba. I chętnie jej słuchasz, tak? Mm-hmm. Powiedz mi parę zdań o sobie.
Lubię bardzo chodzić do biblioteki. Lubię czytać. Dlatego, że są bardzo fajne książki i... A ty lubisz czytać? Tak, lubię. A co najchętniej czytasz? Najchętniej lubię czytać Franklina albo Kubusia Puchatka. Aha, to są twoi ulubieni bohaterowie. Tak. Słuchasz również często bajek z płyt? Tak. Mhm. I podoba ci się to? Tak. Powiedz mi, a jak często chodzisz do biblioteki? No, codziennie nawet. Codziennie nawet? To ty te książki, proszę ciebie, połykasz prawie. Tak. Lubisz to miejsce? Tak. Dobrze, nie przeszkadzamy ci już więcej. Wróć do tajemniczej, pięknej krainy śniegu i posłuchaj zakończenia bajki o Królowej Śniegu. Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem w bibliotece cieszą się komputery. Ty też tu przychodzisz, żeby skorzystać z komputeru? Tak. Przedstaw się, powiedz naszym widzom, jak się nazywasz, gdzie chodzisz do szkoły. Jestem Artur Berka, chodzę do szkoły numer 1. O ławie, oczywiście. Artur, a co najchętniej przeglądasz, jeśli idzie o komputer? Nasza klasa, Facebook. Mhm. Czyli możesz tu sobie porozmawiać z koleżankami i z kolegami, tak? Wymienić się opiniami o tym, co robicie, co lubicie. Wszystko to, co się robi na portalach społecznościowych. Tak. Mhm. A co jeszcze? Lubisz też gry komputerowe? Niektóre. Aha. A zdradzisz coś, w co najczęściej grasz? Na naszej klasie Miss Kriti, na Facebooku Galaxy Life. Mm-hmm. Powiedz mi, a wykorzystujesz też komputer na przykład do nauki, do wiedzy, czy tylko jest to źródło dla ciebie rozmów z koleżankami, kolegami i zabawy, czyli gier? Do rozmów. Do rozmów głównie, tak? Tak. Aha. Jak często tu przychodzisz? Gdzieś tak. No, 4 razy w tygodniu. 4 razy w tygodniu? To ty jesteś tu stałym gościem i czujesz się jak u siebie w domu, tak, Artur? Tak. Przy kolejnym stoliku mamy trójkę graczy. Zaczniemy od damy. Przedstaw się. Ja jestem Martynka Biała i chodzę do szkoły podstawowej nr 1 w Oławie. A twoi koledzy? Bartek Pedlucy, też do szkoły nr 1. Kasper Prasał, też chodzę do szkoły nr 1. Czyli jesteście kolegami z jednej szkoły. Gracie w grę planszową. Jak się ta gra nazywa? Super Farmer. Super Farmer. Czy fajna jest to gra? No, tak. Tak? Trudno opanować jej zasady, czy raczej jest łatwa? Łatwa. To na czym ona polega? Opowiedzcie. Gra polega na tym, że trzeba zebrać, żeby wszystkich zwierząt mieć po jednym. Czyli na przykład jeden królik, jedna owca, jedna świnka, jedna krowa i jeden koń. Wtedy gracz wygrywa, a dalsi gracze, a reszta graczy może dalej grać. To fajnie jest, prawda, że tutaj pojawiły się te gry planszowe, bo w którymś momencie siedzenie na komputerze też się może znudzić, prawda? Tak. Bardzo fajnie, że się pojawiły. Połowa majątku. To w związku z tym jest nowa oferta. Nie przeszkadzam wam, życzę powodzenia. Kto jest najbardziej zaawansowany w grze? Zdaje się, że ty, prawda? Tak? Powiedzieć może, że Kacper ma dużo królików, ale też może jesteśmy na równym poziomie z Kacperem. Mam dwie owce i mam świnkę jeszcze. A mam tylko krowę. Ale... Przewyższam cię, mam więcej królików. To już nie przeszkadzamy, bo trochę was dekoncentrujemy w tej grze. Dziękuję wam bardzo. Proszę. Y-
Poza książkami w bibliotece można skorzystać również z czasopism, prawda? To jest takim przykładem czasopisma Wiktor Junior. A o czym to jest? Ja nie znam tej gazety. No to tutaj jest właśnie o tym, że między innymi nastolatki piszą listy. Dzieci na przykład zwierzają ze swoich małych problemów, bo muszę przyznać, że nie są one takie zbyt poważne. No i tutaj można znaleźć między innymi różne plakaty, którymi można przyozdobić swój pokój. No i są na przykład, tutaj też można spotkać sprawdziany, które pomagają między innymi w teście szóstoklasisty. Wiktor jest adresowany do gimnazjalistów? Nie, to jest bardziej dla szkół podstawowych. Aha, ale tam widzę Wiktora gimnazjalistę, prawda? Tak, zgadza się. Wiktor gimnazjalista jest przeznaczony dla gimnazjalistów. Wszystkim chyba pomoże, bo no, można spotkać się z każdym tematem. O, to tu już widzę bardzo poważne problemy, bo egzamin z matematyki, no, pewnie, jak sposoby na rozwiązanie testów i co jeszcze? Gimnazjaliści wysyłają również swoje opowiadania. Teraz głównym tematem jest pomoc w wybraniu jakiegoś swojego zawodu, swojej przyszłości, zaplanowania po prostu. Jest też świerszczyk dla maluchów, prawda? Na świerszczyku to powiem szczerze, że jak byłem małym dzieckiem, to świerszczyk już się ukazywał. On ma rodowód przedwojenny i do dnia dzisiejszego istnieje to pismo adresowane do dzieci. Ja też pamiętam, jak ja byłam mała, to też moja mama mi kupowała świerszczyka i bardzo lubiłam to czasopismo, bo właśnie jest w świetny sposób zilustrowany, ponieważ to jest bardzo kolorowe czasopismo i między innymi znajdują się to jakieś wierszyki i opowiadania. Jak nam się na przykład nudzi i nie mamy co robić w domu, no to to jest chyba idealny sposób na nudę. Tym bardziej, że nie trzeba wykupować całego kiosku, prawda? Można sobie tu przyjść i przejrzeć te artykuły. No ja zawsze uważałam, że lepiej przyjść do biblioteki i wypożyczyć sobie jakieś książki, niż na przykład pójść do księgarni i spędzać czas na szukaniu książek, które mogłyby nas zainteresować. Tym bardziej, że no taka jest prawda, te książki dość drogo kosztują, prawda? Nigdy nie wiadomo, jaką książkę się trafi, czy na jakąś, która nam się spodoba, czy na którą, która nam się po prostu nie spodoba. A teraz, proszę Państwa, jesteśmy w prawdziwym skarbcu, skarbcu bankowym, ale skarbiec to jest ich królestwo. A kim są ci tajemniczy oni, to się zaraz okaże. Powiedzcie mi, co to za grupa jest? Wesołe nutki. A co to są wesołe nutki? Gromada Zuchowa. Gromada Zuchowa skąd? Z Oławy. A czy przy jakiejś szkole działacie? Przy szkole numer 5. Przy szkole numer 5. No to już wszystko wiemy. Poprosimy Was teraz jeszcze, żebyście się przedstawili, żeby nasi widzowie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Nazywam się Marta Malinowska. Ja nazywam się Gabriela Mastalerz. Nazywam się Ola Łusowska. Nazywam się Hania Mastalerz. Nazywam się Wojtek Skoda. Nazywam się Zosia Fedyna. Nazywam się Maja Ferkaruk. Dobrze, jeszcze podejdziemy do Twoich dwóch kolegów, czy do Waszych dwóch kolegów. Nazywam się Jakub Rękas. Nazywam się Maciek Jerzewski. Zauważyli Państwo, że oni wszyscy zaczęli od słowa nazywam się. Powiedzcie mi taką rzecz. Czy to miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest fajnym miejscem? To miejsce, jak myślę, jest bardzo fajnym miejscem. A dlaczego? Bo jest dużo książek, jest kolorowo. Lubicie tu przychodzić? Tak. Jesteś tu pierwszy raz? Nie. A który? Drugi.
drugi raz i podobać się tutaj? Tak. A ty który raz jesteś? Też drugi? Trzeci. Trzeci. Kiedyś byłeś jeszcze z kim? Sam? Z tatą. Z tatą. Z tatą tu przychodzisz. Opowiedzcie mi o tym, co tu jest takiego ciekawego. Czemu wam to miejsce tak bardzo się podoba? To miejsce bardzo mi się podoba, bo bardzo lubię czytać. Lubisz czytać, tak? I tu jest dużo rzeczy do czytania. Tak, bardzo dużo. Sama już czytasz, prawda? Samodzielnie, jak jesteś z zuchem z kolorowych nutek, to już musisz czytać samodzielnie. Powiedz mi, a co najbardziej lubisz czytać? Najbardziej lubię czytać takie fajne książki z przemocą. Z przemocą, ale proszę państwa, zaskoczyła mnie. A co to znaczy z przemocą? Że na przykład jak jakaś postać z bajki coś zrobi, to druga może też to samo zrobić i się wszystko miesza. Aha, ale lubisz takie pozytywne zakończenia, happy end, czyli żeby wszystko się kończyło dobrze? Tak. Tak? A ty co lubisz? Lubię czytać książki i tu przychodzić. Aha. A też masz jakieś swoje ulubione? No, różne baśnie i o psach, takie książki o zwierzętach. Lubisz zwierzęta? Tak. A masz w domu zwierzątka? Przyszywanego psa. Co to znaczy przyszywanego? Że mamy kolega, ma psa, no i często przyjeżdża z tym psem, więc taki przyszywany, jakby aha, prawie mój. Już teraz rozumiem. Dobrze, a czy z komputerów też korzystacie? Tak, ale w domu. Tutaj jestem drugi raz. Aha, czyli nie miałaś jeszcze okazji, żeby skorzystać z komputera, ale już wiesz, że komputery tutaj są, prawda? Tak. I można sobie z nich skorzystać. A jeśli idzie o dom, to co najbardziej lubisz? Grać, słuchać bajek, oglądać filmy? Grać i słuchać muzyki, oglądać filmy, oglądać jeszcze zdjęcia ze zwierzętami. Aha, na Facebooku. Jesteś zarejestrowana na Facebooku? Tak, tylko moi rodzice mają Facebooka i sobie oglądam zdjęcia psów. Aha, lubisz psy? Najbardziej lubisz psy i koty, tak? Ponieważ przed chwilą wszyscy mi powiedzieli, że chcą podzielić się z państwem informacją, jakie książki lubią czytać. W związku z tym zapytamy ich wszystkich. Proszę. Ja lubię książki o zwierzętach i takie z przemocą. Też z przemocą, no proszę państwa, to młode pokolenie ma takie trochę upodobania różne od tego, co ja czytałem w ich wieku. A ty? Ja lubię książki wojenne. Wojenne, tak? Ja też. Ty też? A kto lubi komiksy? No proszę, czwórka, lubisz? Tak. A dlaczego lubisz komiksy? Dlatego, że tam są fajne historie. No. Czasami takie niebezpieczne, ale się kończą też czasami dobrze. A ty dlaczego lubisz komiksy? Bo są takie fajne i miłe i można nimi czytać. Jasne. I jest dużo obrazków, prawda? W komiksach jest bardzo dużo obrazków i bardzo mało tekstu. Często wam się zdarza, że przychodzi ekipa telewizyjna i nagrywa was? Na każdej zbiórce? Nie, raczej rzadko. To jest wyjątkowa rzecz? No i rozumiem, że będziecie oglądać ten program o bibliotece z waszym udziałem. Oczywiście. Powiedzcie mi, czy w bibliotece jest fajnie? Tak. To powiedzcie teraz naszym widzom głośno. W bibliotece jest bardzo fajnie. 3, 4. Tak.